Cześć, jestem Archie, to was w kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest Backshot Roulette. O mój Boże, widziałem, że internet jest przepełniony filmikami z tej gry i naprawdę obejrzałem kilka filmików i to jest zajebista gierka, którą samemu chciałem zagrać, bo gra jest tak randomowa i tak genialnie stworzona, że no nie mogę sobie tego odpuścić, muszę to zagrać. Dobra, zaczynamy oczywiście w tej łazience, jak to zawsze bywa. I mamy tu te drzwi. Wiem, że tu jest jakiś dodatkowy tryb, jakiś nieskończony tryb czy coś, ale na razie przechodzimy zwykłą fabułę, chyba fabułę? Nie wiem. Czy tu w ogóle jest jakaś fabuła? A ta muzyka! Siema, gościu! Co to za jakiś Slenderman? Czy co? Kurde, pali sobie ten. Bo zastanawiam się też nad tym miejscem i to wygląda jak takie typowe więzienie, co nie? To miejsce wygląda jak takie typowe więzienie. Więc jeśli osoba, którą zaraz spotkamy, jest diabłem, to wychodzi na to, że jesteśmy w piekle i nasze dusze są właśnie więzione w tym miejscu. Zakładam, że tak to wygląda. Nie wiem, dobra, podpisz się. Dobra, czy będę mógł wpisać, czy moje imię się zmieści? Marcin? Zmieści się. No i git. Dobra. Lecimy. Jestem gotowy. No i trzecia runda to jest... Okej. Jeden na dwa naboje. Dobra. Jeden na dwa. Okej. Dobra, nie laguj tak. Okej, mamy 1 na 2, czyli prawdopodobieństwo wygląda tak, że jeśli strzelę w siebie, nic nie powinno mi się wydarzyć. Okej, prawdopodobieństwo nie jest po mojej stronie. Okej, zapomnijmy o tym. No, tam już nie ma naboi, tam już nie ma naboi. Ja już zużyłem. No. Okej. Okay. Gościu jest smart. Dobra, 3 na 2. Ej, oddaj mi tą spluwę, bo tam będzie teraz będzie żywy. Teraz będzie prawdziwy. Jestem tego pewny. Kurwa! Co jest? O nie! On mnie zabije! Aj, strzał w siebie? Okej, okay, jesteśmy oboje debilami! Dobrze! Dobrze, miło cię poznać, naprawdę. Strzelam w niego. Kurwa, przecież tam jest więcej żywych naboi, o co chodzi? Ej, jak teraz mnie zabije, to chuj GG, nie? Ej, to jest ten gościu, który tam chyba był, nie? Który tam palił. Get up, Marcin. Ja pierdziele, nie. Dobra, nie miałem szczęścia w pierwszej rundzie. Zdecydowanie nie miałem szczęścia. Welcome back! Welcome! Dobra. Okej, okay, jest to samo. Teraz musi być ślepak. No musi być. To są dwa ślepaki na jednego żywego. Tu musi być ślepak. Okej. Okay. Dobra. I teraz mamy 50-50. Więc...
Strzelby w niego. Ja pierdolę. No dobra, to jest 50-50, tu nie wiadomo co to... No i chuj. Jedno życie w pizdu. Dobra. Dobra, ja wiem, mam jedno życie, ale... 3-2. Dobra. Dwa ślepaki. 3 żywe. Strzelamy, kurwa, w chuja. Gorzej jak nie wyjdzie. Wtedy będzie chuj. Ale ryzykuję, bo mam tylko jedno życie. No i chuj. Znowu to samo. Strzel w siebie. No i chuj. Bok jump! Chociaż nie, bo on mnie zabije. Nie. No ale teraz już nie ma ślepaków. Nie ma już ślepaków. Są same żywe. Ale chuj z tym, bo gościu ma dwa życia. Strzelę w niego i on strzeli we mnie i GG. No, tam już nie ma ślepaków. I teraz gościu ma rundę i mnie zabije. Co? Pepega w ogóle, co jest? What? Jak ja to wygrałem? To nie miało prawa tak się wydarzyć. Let's make this more... a little more interesting. Dobra. Żeby to było trochę bardziej interesujące, mamy teraz itemy. Więc... piwo! 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 O nie! 50-50! No i chuj, no i co? I zużywamy piwo. Dobra. Bo ja wiem, co te itemy robią, bo wiem, oglądałem. O! Okej. Okay. Ślepak poleciał, mamy żywego. 100%. To jest... szansa 100% teraz była. Piwo jest dobre, ale lepsza... lupa. O! Fajki też. What? A, no... okej. Okay. Kontrakt Boga. Tak. No to się zdarza. Bóg przegrał z szatanem. Ja mogę też... ja już raz też przegrałem w sumie. Ale... może być gorzej. Mam fajki, więc mogę sobie odnowić życie. I kurwa nie patrzyłem ile jest. Ja pierdolę. Jestem głupi. Dobra. Pytanie czy zaryzykować. Mogę zaryzykować w siebie. Ryzykuję w siebie. Mam fajkę. Kurwa. Dobra, mam fajkę. Ej, ty kurwa, przecież... ej, moja runda jest! Chyba, że jak się zastrzelę, to nie. O kurw. O kur... o chuj! Gościu mnie ogra! Gościu mnie ogra! Chyba, że będzie ślepy. I na chuj ten nóż zużywał. No i co? Chociaż mam kajdanki, więc ma jeszcze jeden strzał. Fuck! Za wcześnie się cieszyłem. Ale i tak nóż. I tak nóż zużył niepotrzebnie, bo mógł mi zadać 2 damage, a zadał 1. Więc... jest GG. Piwo! 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 O, jest nóż! O, GG! We Windows, dobra. 3-2, okej. Okay. Więc plan jest... wypierdalaj, to jest moje. To jest moje, to należy do mnie. Dobra, plan jest taki. Zapalimy sobie trochę. Odnowimy sobie życie. On nie ma nożyc, ale za to ma lupę, więc może wiedzieć o co tam jest. Szczerze zaryzykowałbym. Chociaż... czy na pewno chcę ryzykować... bo są 3 żywe. Są 3 żywe i jeden ślepak. Więc... nie, jeszcze tego nie będę używać. Zaryzykuję w niego. Okej, okay, dobrze. I teraz mamy 2-2.
Jest 50-50. I teraz jest szansa właśnie 50 na... O! 50 na 50, że mnie nie trafi. Teraz wie, co jest w środku. I jest żywy. Jak chuj. Nie, jest ślepak. Oj! Big brain! I teraz będzie żywy. Ej, gościu... Gościu, kurwa... Jest naprawdę smart. Ej, on mnie ogra zaraz. Chyba, że sam się ogra. No dobra. Ej, bo teraz jest... Został chyba jeden... ślepak. Jeden... piwo. Pijemy. Był żywy. Okej. Żywy, kurwa. Ślepak, znaczy się. Był ślepak, czyli teraz został żywy. Czyli wiecie... A nie, to był ostatni. O kurwa, to był ostatni przecież. Dobra. Jest 50-50 znowu. 3-3. Zapalę. Zapalę. Nie będę takich... Ja nie będę aż tak ryzykować. Dobra, dawaj to piwo. I ślepak poszedł. Mylę się. Żywy poszedł. Więc jest więcej ślepaków. Dobra. W siebie. Nie... No szanse, kurwa, były takie, że jest więcej ślepaków, nie? Ale... Jak widać, szczęście nie jest po mojej stronie. O. Jak teraz będzie... No i chuj. A było tak dobrze. No nie. Tak, the night is young, tak. Młoda noc. Młody ja. Znaczy ja aż tak młody, kurwa. 20 idzie. 20 na karku, ja pierdzielę, jakie stary jestem. Zacząłem, kurwa, nagrywać na tym kanale, miałem, nie wiem, 14 lat, czy coś. Kurwa, już 20 mi idzie, ja pierdolę. Dobra. Jest druga runda, znowu. Dobra, nie ma tragedii. Jest lupa. Jest 50-50, więc... Plan jest taki. Sprawdzamy. Jak jest lupa? Lupa OP. Lupa OP. No i GG. Wiemy, że... Jest żywy, więc napierdalamy go. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Gościu się zapali? No, oczywiście on nam fory nie da. Nie da nam żadnych... forów. On jest naprawdę... To jest gra o życie i śmierć. Tutaj nie ma czegoś takiego jak dawanie forów. Dobra. Okej, 2-2. Więc... Ja myślę tak, znowu dam lupę. I jak będzie... lub nie będzie. Kajdanki mogę zużyć. Dobra. Zróbmy to tak. Okej. Okay. Jest ślepak. Więc... W siebie. I teraz jest większa szansa na to, że będzie żywy. Ale dam mu kajdanki. W razie gdyby był ślepak, a nie prawdziwy. Dobra. Jest prawdziwy. Okej. Okay. Czyli jednak moje obliczenia były dobre. I teraz sprawdzimy, co to będzie. Napijemy się piwa i wyciągamy jeden nabój. Okej, okay, był prawdziwy. Więc to będzie ślepak. To będzie ślepak teraz. Yes! Okej. Okay. I czy teraz jest znowu 50-50? Znowu jest 50-50. Okej. Jest lupa. Jest GG. Oj, a no, bo to były ostatnie naboje. Fuck. Okej, jest większa szansa na to, że będzie. Okej.
Dwa ślepaki, trzy prawdziwe. Ale i tak upewnimy się. Okej, okay. Jest prawdziwy. Dobra. Jest prawdziwy, strzelamy. Oh shit. Ale to jest stresujące. Nigdy. Niby są te prawdopodobieństwa, co nie? Ale nigdy nie wiadomo, co to będzie. Naprawdę, to jest. Bo zawsze jest ta szansa odwrotna. Niby jest więcej procent, niby tam masz 80% na to, że strzeli, ale zawsze możesz trafić na te 20%, że jednak nie. Więc to jest naprawdę ta losowość. No i co? No i piwo! No i piwo, no i łatwo, nie? Nie no, ja się tutaj napierdolę mocno. Okej. Okej. Będzie ślepak. Jak chuj. I teraz prawdopodobnie będzie żywy. Kurwa, teraz będzie żywy. No i to była znowu ta szansa 50-50 chyba, nie? Czy nie? Czy to był ostatni? Bo ja już nie wiem, ja nie liczę. Ja, to był ostatni, dobra. Dobra, 3-3. 3-3. Okej, okay, skupmy się. 3-3. Szansa jest 3-3, więc... To jest ciężkie. Ja chcę ryzykować. Ja nie chcę ryzykować. Ja zużyję piwo! Piwo! Okej! Okej, okay, dobra. Lecimy tak. Jak nie wyjdzie, to jestem w dupie. Ale... Proszę! Proszę, kurwa. Nie! Nie! I on mnie zabija. On ma nóż. On mnie zamorduje teraz. No i chuj. O, czyli był ślepak. Okej. Okay. Ej, co jest? Prawdziwy był. Ej, co on robi? Okej, okay, i on teraz nie wie, co jest. Ej, what? Okej. Okay. Czyli... Trochę to źle zrobił. Trochę to źle ograł. Trochę źle rozegrał, ale... Teraz kurwa nie wiem. Teraz nie wiem. Teraz jestem pogubiony, czy to będzie ślepak, czy ten... Ale to jest koniec rundy. Zakładam, więc... Ryzykuję w gościa. Napierdalam go. Okej. Okay. To była dobra decyzja. No i jak mówiłem, to była ostatnia... tura. Czy ostatni nabój w zasadzie. O kurwa, 5-2. GG. Dobra. Robimy tak. A nie, ale to było głupie, bo on ma jedno życie. Dobra, to było głupie. Przecież on ma jedno życie. Fuck, nie patrzyłem na jego życia. Głupio zużyłem ten. Ale czekaj, bo te itemy i tak zabiera, co nie? Okej, okay, runda trzecia. The final showdown. Okej. Okay. Już nie będzie transfuzji krwi ani nic. Teraz... Tańczymy na krawędzi życia i śmierci. Holy shit. Okej. Okay. To jest trzecia, najtrudniejsza runda. Więc co? I mamy po 4 itemy. 2 fajki. 1 lupa. A, jeszcze są te dodatkowe życia. Okej. Okay. 2 ślepaki, 1 prawdziwy. Czy zużywać item? Nie wiem. Szczerze? Bo jest 2 ślepaki, 1 prawdziwy. Kurde, to jest dylemat, kurwa. No nie.
On ma lupy dwie. Ale ja mam za to. Ja sam mogę życie odnowić. Dobra, siebie. Bez itemów zużywanych. Yes! Okej, okay, teraz jest 50-50. Więc. Ubieraj to. Strzelamy w niego. Jak to będzie ślepak, to jeszcze raz. Oj! Spoko. Nie musieliśmy tego robić. Ale. Lepiej mieć tą pewność. No i ślepak. No. Jedyny to był nabój. Teraz skupmy się. Będzie dużo naboi. Kolejna lupa. Okej. Okay. Okej. Okay. Piwo. Kolejna lupa. Okej. Okay. Piwo. Więcej piwa. GG. Wygraliśmy. O oh, shit. Ej, ile to było? 4 na 4? 4 na 5. Ej, bo on nie powiedział. Nie było napisane. Kurde, nie policzyłem tego. Lupa. Okej, okay. Lupa idzie w ruch. Okej, okay. Jest. Ślepak. Napierdalamy w siebie. I teraz pytanie. Dajemy w niego? Czy jak? Napierdalam w niego. Okej, okay, dobre. Ej, ja w ogóle, jak przestaję kurwa liczyć te prawdopodobieństwa i lecę kurwa na intuicję, to idzie mi o wiele lepiej. Tak, o wiele lepiej, nie? Chuj z matematyką. Intuicja przede wszystkim. Dobra. Gość sobie trochę odnowił życia. Ale teraz. No. A no, bo on użył noża? Jest mocno. Jest kurwa. O, a no, kajdanki jeszcze mam. No, ej, jak teraz. Nie. No i chuj. No i teraz już wiemy, że. Już po mnie. Co to są te dwie życia? To są dwie jakieś dodatkowe, czy co? Jakieś dwie finałowe życia? Halo? Are you ready? No niby tak. What? Ej, co to kur... Ej, co to miało być? Halo? Ej, oddaj mi życie. Ty kurwa szmato! Ej! O no! O no! Hejna! Dobra, teraz musi być... To musi być ślepak. Teraz musi wylecieć ślepak. Bo jak nie to... Okej. Ej, bo on jak teraz we mnie strzeli, to jestem w dupie chyba, nie? No... Czy to był ostatni? On też piwo zrzucił. Ej, same trzy ślepaki z rzędu? No i chuj. What? Czy to jest ending? Gdzie ja jestem? Czy ja wyszłem z tego klubu? I trafiłem do piekła? Czy... No jakby to wygląda jak jakiś inny wymiar, nie? To wygląda jak legitnie jakaś wizja piekła. Albo jakiegoś jednego z krągów piekieł. Okej, okay, to było ciekawe. Ciekawe zakończenie. Bad ending tak zwany. Czy ja zaczynał od trzeciej rundy, czy kropki? Okej. Okay. I better not see you again. Lepiej, żeby cię tutaj znowu nie zobaczył. A co jeśli?
A co jeśli się znów zobaczymy? Ej, ale fajne jest to, że on wie, że my tutaj byliśmy. Daje mi to trochę te Undertale vibes. Jak postacie wiedzą. W sensie Sans chyba najbardziej tak miał, że on tam wiedział, że my tam coś zrobiliśmy. Okej. Poleciał ślepak, więc jest 50-50. Dobra, nie wiem, ryzykuję tak, w taki sposób. W razie gdyby był ślepak. Nie wiem. Okej, no i dobrze zrobiłem. Dawaj mi tego gnata. Dawaj kurde tego shotguna. Teraz mu pokażę. Teraz mu pokażę, z kim zadarł. Naprawdę, teraz nie ma. Ja mu fory dawałem do tej pory, ale teraz... Teraz ma przekichane. Patrzcie, mam noże, mam lupy, mam wszystko, co bym chciał. 4 na 4. Okej. Jest 4 na 4. To co? Lupa. Lupa w ruch. Yeah boy! Tak to się robi. Adamu, jeszcze kajdanki. Rozpierdolę go teraz. Teraz go rozjebie. No i co? No i dwa życia poszły. Tylko on ma fajki, ale on się nie odrodzi teraz. W sensie... Bo teraz sprawdzę. Jest ślepak. Dobra, zużyję piwo. Wypierdala jest tym ślepakiem. Chociaż mogłem siebie strzelić. Ale to w sumie na jedno wychodzi, nie? Teraz strzelam w niego, bo ma ostatnie życie. Kurde! Szansa 50-50 była. Dobra, ale mam więcej życia niż on. Jak mnie strzeli... To i tak, chuj, i będzie. O, tylko on się teraz odleczy, nie? To jest ten problem teraz. Fak, on nie jest głupi przecież. On nie jest głupi, on mi też nie da forów, nie? No i co? No i on już wie. On wie, co ma robić. On dokładnie wie, co robi. On wiedział, co robi. A ja już nie wiem, ile tam jest naboi. Aha. No. O. Czy teraz? W siebie? Oho, on wie, co za kurde. Ha! Nie wyszło mu. Ej, nie wyszło mu. To co, robimy to samo? Co, oko za oko? Chuj za chuj. Dobra. GG! Mam więcej życia teraz, jeden niż on. Więc jest git. Teraz, żeby fajkę najlepiej dostać. Najlepiej dwie. No i lupa. Lupą bym też nie pogardził. Więcej lupy. Fajki. I nóż. No i idealny setup. Idealnie. Okej. Trzy prawdziwe. Dwa ślepaki. Przede wszystkim odnowię sobie życie. Lupa. No i co? No i... Strzelamy. Teraz go roztupię. Teraz się nie uleczy. Jakby on nie ma też czym, nie? Are you ready? Teraz to ty powinieneś być gotowy
na śmierć. Ale muzyka... Nie wiem, jak jest ten finał. Muzyka ucichła. Jest stres. Nie wiadomo, co się wydarzy. Teraz wiadomo, nie? Że mnie zastrzeli. Ale... Kto wygra? Powiem tak. Ja mam lupę. Jestem pewny, że to jest ślepak. A jeśli to jest ślepak, to kolejny strzał. To może być jego śmierć. Ha! Dobrze! GG! Rozjebałem go! Forsa! Jest! Open the case! Pieniądze! Jestem bogaty! Piękne dolary! Czujecie ten zapach? Piękne, świeże dolary. Brudne, bo dotykane przez miliony ludzi, ale piękny zapach dolarów. No i GG. Super. Zobaczyliśmy w tym odcinku aż dwa zakończenia. Bad ending i good ending. W sumie nawet trzy, bo jeszcze zdarzyło mi się umrzeć. I gościu mnie revive'ował, nie wiem czy też jest ending czy coś, jak umieram w sensie. I ten typ mnie tam wake up, wstawaj, zesrałeś się, nie? Kurde, nie, no teoretycznie zobaczyliśmy dzisiaj trzy endingi, nie? Fajnie, gra jest naprawdę fajna, jest randomowa, jest momentami wymagająca i przede wszystkim jeśli się wygra, jest to satysfakcja, więc to jest naprawdę super, to się liczy i w sumie polecam każdemu zagrać sobie, bo to jest mega zabawa. Jak na moje, to jest mega zabawa, tylko w prawdziwym życiu bym tak nie grał. Wiadomo, że to jest gra, tutaj można ryzykować życie, nic się nie staje takiego, ale w prawdziwym życiu nawet by się nie zastanawiał, tak szczerze. Gdyby ktoś mi powiedział, co ty na to, żeby grać w ruletkę, ja bym powiedział, nie, no. Ja odmawiam, sorry, ale nie. Te milion dolarów mnie w tym momencie nie interesuje, jak jest taka szansa, że prawdopodobnie po prostu umrę i chuj mi w dupę, nie? Więc tak. A w tej grze nie dość, że jak umrzemy, możemy wrócić, to jeszcze... I jakby nie umieramy po jednym strzale, to też trzeba mieć ten, bo są te jakbyś takie revivery czy coś, jakiś prąd tam jest, że jak ona strzeli, to mamy tam jeszcze 3 życia, przykładowo, i wtedy umieramy tak nie wiem, niby na dobre, nie? A w prawdziwym życiu po jednym strzale, wystarczy jeden strzał, jeden niewłaściwy ruch, I chuj po tobie. Więc to jest naprawdę, to jest ten znacząca różnica. Więc jeśli ktoś naprawdę ma problemy z hazardem i takimi rzeczami, to lepiej niech zagra sobie w taką grę wideo, niż grać tak naprawdę, w rzeczywistości, w takie coś. No wiadomo, że w rzeczywistości jest większa adrenalina, jest większy ten stres i tak dalej. I później jest większa satysfakcja. Ale... Nie wiem, ja tutaj też czułem taką lekką adrenalinę, taki stresik, jak nie wiadomo, co jest tak naprawdę, jak jest 50-50, nie wiadomo, co się wydarzy. I było też widać, że jest też taka irytacja dosyć mocna. Jeśli szansa jest na to, że strzał powinien polecieć,
a jednak nie leci. Jest też ta właśnie irytacja, że prawdopodobieństwo jest wysokie, ale nie jest stuprocentowe. I to może być właśnie większość... No to może nas po prostu rozjebać tak naprawdę. Jeśli prawdopodobieństwo nas, nie wiem, magicznie wysłucha czy coś. Nie wiem. Bogowie RNG nas, nie wiem, nie błogosławią czy coś. Nie wiem. Dobra, press escape. Press escape? Dobra, kliknąłem X. Aha. Aha, to tyle, wyjebało mnie z gry. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.